Pierwszy list do Tesaloniczan, 4, rozdział 16, werset. Sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4:16. Szczególna miłość wobec tych, którzy umarli w Chrystusie. Zmarli święci nie otrzymali jeszcze pełnego błogosławieństwa, ale zrobili ogromny krok naprzód. Pozycja wierzących nie zmienia się przez śmierć. Oni czekali, gdy byli tutaj na dole, teraz nadal czekają w chwale z Panem w stanie oddzielenia od ciała. W przypadku Szczepana widzimy, jak Pan natychmiast zabiera go, aby był z nim, i wszyscy umiłowani zmarli, którzy umarli w Jezusie, doświadczają tego stanu. Sam Pan Jezus Chrystus przyjdzie, by zabrać swój lud do siebie. Jest coś niewymownie słodkiego w tym, że sam Pan Jezus Chrystus jest w ten sposób wywyższony. Ten Jezus, który opuścił grób, połączył się z umarłymi w Chrystusie. Sam Pan, Syn Człowieczy, powstający z miejsca chwały, w którym był wcześniej jako Syn Boży. Cała chwała jest teraz w Nim zawarta, ale wkrótce zostanie objawiona. Sam Pan zstąpi z nieba. Głos Pana błogosławiony, porywający dźwięk, słyszany przez wszystkich Jego, bez względu na to, czy ich ciała są w prochu, czy przy życiu. Umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Słowo pierwsi jest tu ważne. Słowo pierwsi jest tutaj istotne. Jest to właśnie to, co zawsze ujawnia się w Panu Jezusie Chrystusie. To jest Jego miłość, szczególnie wychodząca tam, gdzie jest wyraz słabości uwidoczniony w tym, że jako słabi już umarli w Chrystusie. Pragnę tej szczególnej miłości. Moje serce pragnie jej w mojej słabości. Taki jest Pan Jezus i właśnie tam wypływa Jego miłość. Tak, to jest Jego miłość, szczególnie wychodząca tam, gdzie jest to wyraz słabości uwidoczniony w tym, że jako słabi już umarli w Chrystusie. Pragnę tej szczególnej miłości. Moje serce pragnie jej w mojej słabości. Taki jest Pan Jezus i właśnie tam wypływa Jego miłość. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4, rozdział 16, werset. Sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.